Co tam, przyjaciele? W dzisiejszym cyklu filmowym jest niedziela, 24 czerwca. Dzisiaj będę oglądał mecz Polski z Kolumbią od początku, ale nie dlatego, żeby udawać, że jestem patriotą, bo ja nim naprawdę jestem. Nie będę tego tłumaczył, bo to jest... No, bo się zapętliłem. Bo ten generał kazał wszystko zbierać, co się da wykorzystać przeciwko mnie. Ja o tym wiem od... No nie, też nie mogę powiedzieć od kiedy, żeby nie ujawniać swojego źródła. Chociaż jako niedoświadczony szpieg już to pewnie zrobiłem. No i tak... No na przykład... Takie coś, że nie oglądałem pierwszej połowy meczu z Polską, to na pewno też już wykorzystali przeciwko mnie. No ale ja nigdy nie będę nikogo udawał, żadnego szmaciarza, żadnego... Dobra, przecież to jakby naprawdę przedszkolaki to robiły. Przecież każdy rosyjski agent na pewno kurwa ma czerwony, biało-czerwony szalik, czapeczka, te wiecie, te tak, co się dmucha, się rozwija, trąbeczki. No i Polska piła. Nie, a ja w tym czasie jechałem koło jeziora. Powiem wam jak to było, ćwiczyłem sobie brzuszki, boję się, że za dużo, że teraz... Mam hipotezę, że ten pająk ze mnie wyszedł, ten duży, ta stacja dokująca, bo tego małego już dawno nie mam. No i zostały trzy drużyny w lidze, ludzkie DNA, DNA ksenomorfa i DNA tak zwanego Belzebuba od Niemców, podłożone mi w pracy, a DNA ksenomorfa mam, jak wiecie, od jedzenia po nich pizzy. Skąd mam DNA ludzkie, to się musicie domyślić, przyjaciele. No więc, ale przez to, że nie mam tego pająka, to znowu mi rośnie syf na czole. Patrzcie, jaką mam głowę z boku, znowu mam ludzką. A już miałem taką alienową, co najbystrzejsi z was mogą zobaczyć na filmach z grudnia, które dałem na kanale Ukryte Sprawy Org, na moim głównym kanale YouTube'owym, że mam taką głowę jak alieny, a teraz mam znowu głowę ludzką. No to za to mi się wysuwa tu z przodu. Najlepiej chyba wrócić do równowagi, żeby były znowu te 4 DNA, ale o czym mieliśmy nawijać? Jeszcze dokończę, jak to było z tą meczu. No i potem wracam z nad jeziora, już była druga połowa. Widzę, przegrywamy, bo zawsze się na maksa denerwuję, jak są te hymny, coś, serducho mi lata. Pamiętam jak kiedyś, jeszcze jak brałem narkotyki, a dokładnie syntetyczne, wziąłem takie syntetyczne grzyby i to za dużo. No naprawdę, mogłem się połączyć wtedy z każdym. Obojętnie o kim pomyślałem, to ta osoba po chwili do mnie dzwoniła, albo, no, albo coś, no nie wiem, albo wysłała do mnie maila. Mogłem na przykład pomyśleć o jakimś wujku Marianie, którego nie mam. I wystarczyłoby, żeby o nim pomyślał, on by po chwili do mnie zadzwonił, albo coś. No ale były wtedy, to było Euro 2012. I włączyłem mecz. I akurat się zaczynał mecz, był cały stadion, i jeszcze kamera, był taki najazd, obraz na stadion. Prawie mnie to zabiło. Ja pierdolę, tylko wyczułem 2-3 sekundy, bo się normalnie się połączyłem z tamtą publicznością, z ich energią, nagle. Ja, no. Mam był słynny przypadek dzieci z Denver. Kiedyś oglądałem, czy Detroit, no do końca nie wiem, czy Detroit, czy Denver. No powiedzmy, że to było Denver. Chociaż to chyba było Detroit. No dobra, już nie będziemy chrzanić. W każdym razie tam była taka dzielnica. Patrzcie, jak ładnie te chmury się rozmijają, widzicie to? Zobaczmy, powiększmy. Widzicie, jaki fajny efekt? No i ten. Oglądałem taki film. Myślę, że chodziło jednak o Detroit. No to nie będziemy chrzanić, ale będę mówił, że Denver. No i tam była taka dzielnica. No bodajże czarnej ludności. Ja będę mówił czarnoskórej. Może być? Panie, zrobicie ze mnie wielkiego rasisty. No i jak upadły te fabryki samochodowe, no to cała ta dzielnica zbiedniała, no te dzieci, które tam mieszkały, no naprawdę ani nie miały na książki i tak dalej, i wiecie, i mieli taką drewnianą tablicę, ja to widziałem chyba na kanale Planet, przy wyjeździe do tej dzielnicy dzieci z Denver, no wołają o pomoc, czy o pomstę, no coś takiego. Ja jednocześnie oglądając film, no a byłem pod wpływem takich środków rozszerzających jaźń i to bardzo, oglądając ten film, po prostu myślałem o tych dzieciach jakoś, bo to było 3-4 miliony tych dzieci, jakoś to sobie wyliczyłem ile przez ten lat, bo tam jeszcze były lata na tej tablicy,
i patrzyłem tą tablicę i się połączyłem z energią tych dzieci. Bo chciałem poczuć ich cierpienie, poczuć co te dzieci czuły, bo to było wszystko wyrażone w tym napisie na drewnianej tablicy. I ta energia zaczęła do mnie iść. Po prostu no tak jakby złe zapytanie telepatyczne wpisałem. I w ostatniej chwili tak jakby wyłączyłem telepatyczny kabelek, bo to by mnie zabiło, albo już bym był jak po lobotomii, jak Jack Nicholson na końcu filmu Lot nad kukułczym gniazdem. Albo by mnie to zabiło, albo by mnie to przetrąciło, już taki byłbym, no jak to się mówi, śpiączka, coś takiego. Rozumiecie, o co chodzi? Warzywko, już bym był warzywkiem, gdyby to uczucie, które ja chciałem poczuć, do mnie przyszło, bo naprawdę poczuć ból, cierpienie, samotność i żal 3-4 milionów dzieci na nas, no to nikt by tego nie wytrzymał, żaden pojedynczy człowiek. I w ostatniej chwili, jak już to uczucie do mnie dochodziło, to zdążyłem i szybko pomyślałem o czymś innym. To było jakby olbrzymia taka fala tsunami telepatyczna. Ale normalnie nie mam takiej mocy, tylko tam najwyżej słyszę, czasami usłyszę jakieś czyjąś myśl. No tylko po środkach rozszerzających jaśń to mam. Mam jeszcze gadać o tym, wracam. No i dlatego nigdy nie oglądam, jak jeszcze jest duża stawka, albo jak Polska wczoraj rzut wolny w ostatniej minucie, no to też, nie, jak przychodzę do chaty, już Senegal już prowadził 1-0, no to już byłem spokojny, a jak już Senegal prowadził 2-0, no to już całkiem się wyluzowałem i już oglądałem z przyjemnością, już wiecie, bez stresu, bez nerwów. Bo meczów Polski z Niemcami to już w ogóle nie mogę oglądać, bo serducho mi cały czas tak chodzi i to nie daje rady. No ten, co tam jeszcze? Mieliśmy... Aha. Bo patrzcie, na przykład... Patrzcie, na przykład jest, powiedzmy, no Mołdawia. Mołdawianie się chcą zjednoczyć teraz z Rumunią. Nie wiem, czy wiecie, to nie są Słowianie, to są potomkowie Etrusków, Rzymian, ale nie będziemy o tym szanić, bo jeszcze się coś pomylę, a wiadomo, jak ja mówię 100 tysięcy zdań, zajebistych i z czego w dwóch zdaniach coś pomylę, no to wszyscy tutaj lokalne elity, pieski Niemców i inni, którzy z nami coś zbierają, ich nie obchodzi to 99 998 zdań, w których pomogłem ludzkości i ważne rzeczy uwypukliłem, przedstawiłem to społeczeństwu lepiej niż płatni historycy szmaciarze, tylko się skupiam na tych dwóch zdaniach, w których coś pokręciłem, kogoś obraziłem i tak dalej. Ale historia z tymi zdrajcami, no, zrobi to, co trzeba, czyli po prostu nie zostawi po nich żadnego śladu, więc ja też nikogo nie wymienię. Bo nic po nich nie zostanie. Żaden okruch pamięci. Tak właśnie? To dobrze. Następny temat. No więc zobaczcie, załóżmy, że Mołdawię kontroluje Ukraina. To są ich sąsiedzi, nie? Jest taki kraj, Mołdawia. No i załóżmy, że kontroluje ich Ukraina. Ten kraj. No to jest normalne, że sąsiad jakiś potężniejszy, sprytniejszy czy większy kontroluje sąsiada. Załóżmy, że powiedzmy jest Wielkopolska i nas kontroluje Brandenburgia. No to jest też normalne, nie? Załóżmy, że no nie wiem, jest tutaj moje mieszkanie, moja rodzina. No obok mieszkają bardzo fajni sąsiedzi. No ale załóżmy, że to by była rodzina mafiozów, co jest nieprawdą, jakichś wpływowych, szantażystów albo coś. No i oni by wpływali, by mieli władzę, by kontrolowali moją rodzinę. To są normalne rzeczy w przyrodzie, nie? A patrzcie, no i tak samo z planetami. Jest nasza planeta, tu mieszkają ludzie i zupełnie jest normalne i naturalne, żeby kontrolowali naszą planetę jacyś sąsiedzi galaktyczni, jacyś obcy z innej planety. Normalna sprawa, tak to jest w przyrodzie. A patrzcie, jak na Ziemi jest nienormalnie. Jest w ogóle, wszyscy mamy w głowach, mamy... Nasze umysły są jakby zaprogramowane, żeby zaprzeczać w ogóle ich istnieniu. I jak ktoś powie, o widziałem kosmitę tutaj, biegał mi po pokoju, no ze mną się tak akurat nie stało, bo rząd ma to wszystko na kamerach, dzięki temu, że byłem podejrzany o bycie rosyjskim agentem, mieli tu kamery i widzieli tego obcego, widzieli szarego, widzieli ksenomorfa, widzieli facehuggera, widzieli, no jak ja... Tutaj sobie żyłem nieświadomy tego, że oni tu wokół mnie są. I byli w tym samym pokoju, który ma 10 metrów kwadratowych. No więc zadzwonili do lokalnych władz, żeby nie robili ze mnie świra, no bo to wszystko prawda.
I dlatego całe NATO tutaj ma wszędzie kamery, dlatego jest ta antena i to wszystko się dzieje naprawdę. Tutaj czoło mi wyrasta, wypustki już pokazywałem, chcecie zobaczyć? To czekajcie. Ładnie się ubrałem do kościoła, nie? Ale tu mam taki golfik, patrzcie, jak ja muszę robić. Zapytujecie, dlaczego mam koszulkę na drugą stronę? I dlaczego mam tutaj, mam tyłem do przodu? Wiecie czemu? Bo różnym wysoko postawionym osobom z naszego miasta, albo przede wszystkim bogatym, Niemcy zaoferowali obraz z kamer szpiegowskich w moim pokoju, ale oni to montują, że po prostu jak jest jakiś dzień, że się dobrze zachowuję, to biorą jakiś dzień, kiedy miałem taką samą koszulkę i przedstawiają im, że znowu, że tego dnia to robiłem, więc dlatego każdego dnia muszę wymyślić inną kreację, inną kombinację. I tą koszulkę już miałem, ten sweterek już miałem, ale nie miałem styl z założoną tyłem do przodu tą koszulką i dlatego się tak fikuśnie muszę ubierać. Każdego dnia muszę wykombinować nową kreację, żeby nie mogli tego zmontować. Kochani, pokażę tą wypustkę, żeby nie było, że coś wymyślam. Widzicie to? No ja nie byłem tak zbudowany, a teraz jestem. To jest od DNA ksenomorfu, wyschnięte czoło też. A tutaj te rogi, to jest od DNA tak zwanego Belzebuba, co podłożyły mi w pracy niemieckie prywatne służby specjalne na zlecenie szmaciarza, bogacza, przyjaciela mojej cioci i ludzi z lokalnych władz, który nie umiał mi odpisać na forum i się tłumaczył, bo ja tak nie znam języka polskiego, więc nie mogłem odpisać, więc wynająłem niemieckie prywatne służby specjalne, żeby podłożyły mi coś do jedzenia w pracy, szmaciarzu. No ale dobra. Aha, co tam mieliśmy? Bo kolega mi powiedział, Czemek, nie nagrywaj tak nago, bo to wygląda niepoważnie. No to już wracamy do mojej kreacji. Byłem w kościele, właśnie tam stamtąd wracam, dlatego ta koszula. Widziałem tam osoby związane z ruchem satanistycznym. No to są te, wiadomo, no przed wyborami wszystkiego się można spodziewać, zwłaszcza w tak zeszmaconym regionie geograficznym jak nasz. Jak wiecie, w latach 90. w połowie Niemcy przejęli prasę, potem przejęli przemysł, teraz przejęli, całe samorządowe władze Wielkopolski. Następnie przejęli uniwersytety, że już mogą wymazywać wykształcenie komu chcą. Sądy też już mają tam wpływy. I jedyne co zostało to policja, jeszcze jest Polska. Dobra. No bo inaczej byśmy nie rozmawiali. Kochani, i chciałem kontynuować. No więc wiecie, to jest normalne, że jakiś jedni sąsiedzi mają kontrolę nad drugimi. Natomiast nienormalne jest, że sąsiedzi nie wierzą w sąsiadów. Tak jakby Mołdawia nie wierzyła w istnienie Ukrainy i ktoś w Mołdawii idzie i mówi, o, widziałem Ukraińca. Co to? Nienormalny jesteś, do psychiatryka. Ukraińcy nie istnieją. Tak samo jakbym mówił, jakby Wielkopolanie mówili, Brandenburczycy nie istnieją. On mówi, że widział Brandenburczyków, ale żadnych Brandenburczyków nie ma. Bo Brandenburczycy dali lipne teleskopy i nie można ich zobaczyć Brandenburgi przez te teleskopy. I dlatego na Ziemi tak jest. Ziemia jest kontrolowana przez obcych, którzy po prostu przejęli to od góry. Tak samo jak Niemcy przejęli Wielkopolskę, infiltrując władzę, tak samo zrobili kosmici z ziemianami. No i po prostu poprzez hybrydy przejęli tą tak zwaną wierchuszkę władz we wszystkich właściwie krajach. Ale jak widzicie, ludzie też jeszcze walczą, ludzie jeszcze podrygują. No i dlatego to jest tak zrobione, że jak ktoś tam, jakiś tam Rosjanin, czy gdzieś, nie wiem, Macedończyk, albo mieszkaniec Andory powie, widziałem kosmitę, jak byłem na spacerze w Dolinie Górskiej, no to robią z niego świra, przecież to jest normalne, że istnieją sąsiedzi, że istnieją mieszkańcy innych planet. Nienormalne jest właśnie tego wyśmiewanie i negowanie, ale to nam zrobili kosmici. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Tylko Niemcy mają antydopium na te rogi Belzebuba. Jak zniknie, bo widzicie, DNA ksenomorfu wymięka, bo głowa już przestała mi się robić alienowa, jest znowu ludzka.
Dyna ksenomorfów wymięka tego pająka, no boję się, że pająk też sobie nie wyszedł, bo go załatwiłem bruszkami, no więc te rogi w tym układzie znowu mi zaczną rosnąć. I ten Niemiec powiedział, że jak mi będą rosnąć rogi, to sam przyjdę i będę prosił o to antidotum, które mają tylko Niemcy. Nie, ja tak nie zrobię. Jak mi wyrosną rogi, to pójdę w pierwszą pielgrzymkę do Rzymu, na plac Świętego Piotra, a tam papież mnie z tymi rogami zauważy. Wysiądzie z papomobile, a wtedy go obejmę i mu wszystko opowiem. Tak mi dopomóż Bóg i zrobię to dla Polski. Dziękuję.